Pogoda jak na zamówienie organizatorów, więc na Błoniach pojawiło się sporo ludzi. Baliśmy się zawsze też o pogodę. Wreszcie nam dopisała. Mam nadzieję, że będzie nam sprzyjała i będzie już nam sprzyjać do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej. Tradycyjnie jak co roku podczas Festiwalu Narodów każdy lubinianin mógł skosztować smakołyków kuchni z różnych stron świata. W tym roku królowały potrawy łemkowskie, greckie, ale był też chłodnik litewski, zupa ogórkowa czy łazanki z kapustą. Przygotowaliśmy dzisiaj dwa rodzaje chłodnika, chłodnik litewski i chłodnik ogórkowy. Mamy przygotowane dzisiaj musakę i pastycjo. To są dwa takie fajne greckie zapiekanki. Tu mamy rozpisane, jaki jest skład każdej potrawy. No i życzę smacznego. Mastyło, czyli taki budyń na słono, kyseleciu, czyli żur na mące owsianej i pierogi ruskie. Gulasz po romsku, wspaniałymi z warzywami, przyprawami ostrymi. Na Błoniach stanęło 7 stoisk z jedzeniem. Każde cieszyło się dużym zainteresowaniem. Do wszystkich ustawiała się kolejka chętnych. W tej chwili pizzę, a przedtem chłodnik. I co najbardziej smakowało? Chłodnik lepszy. Pizzę w tej chwili próbuję. Jest dobra. Smakuje mi bardzo. Zupę ogórkową jemy dzisiaj. Piekankę z makaronem. Festiwal Narodów to nie tylko potrawy i muzyka, ale też rękodzieło, które można było w tym dniu kupić. Przede wszystkim rękodzieło artystyczne. Mamy swoje produkty pod nazwą Labioszka i prezentujemy różne anioły stróże. Mamy również serafinki, achaje, ale również nowym produktem mamy motyle. Zbieramy sami bursztyn i z żoną wytwarzamy tą biżuterię. Biżuteria szydełkowo-koralikowa, bransoletki różnego rodzaju, no i przede wszystkim zabawki szyte dla dzieci. Poza smakołykami z różnych stron świata, nieodłączną częścią Festiwalu Narodów zawsze jest muzyka. Gwiazdą wieczoru był Iwan Komarenko. Bardzo fajne, bardzo przyjemna, fajna impreza. Akurat przyprowadziłem Holendrów też, żeby zobaczyli. Tu obok są mnie, bo on też jest muzykantem, gra na gitarze w orkiestrze i w zespole. No lepiej nie może być. Na początek ładnie grają takie różne piosenki. W moim wieku, ja nie lubię jak tam bębnią po blachach, tak jak młodzi gdzieś. To mnie pasuje taki coś, no jak najbardziej. To jest bardzo przyjemnie, ludzie zaczynają się schodzić, no i dawno już nie byłam na takiej imprezie. Jestem cała w skowronkach. Mam nadzieję, że będzie wszystko fajnie, miło i sympatycznie. Będziemy zamykać Iwanem Komarenko, który śpiewa Czarne Oczy. Organizatorzy festiwalu już myślą o przyszłorocznej edycji imprezy. Chcielibyśmy w jakiś tam szczególny sposób go zaakcentować. Mam nadzieję, że Bozia pozwoli nam żyć i organizować razem z seniorami. Organizatorem festiwalu był Dom Dziennego Pobytu Senior w Lubinie przy wsparciu miasta, Regionalnego Centrum Sportowego oraz Ośrodka Kultury Wzgórze Zamkowe.